Dzień dobry, nazywam się Norbert Twórczyński i chciałbym opowiedzieć o pieśniach Mieczysława Karłowicza, których za moment będą mieli Państwo okazję posłuchać. Mieczysław Karłowicz to postać, która ma szczególne znaczenie dla historii muzyki polskiej, choć nie można powiedzieć, by cieszył się aż taką popularnością, na jaką by mógł dzięki swojej znakomitej, zwłaszcza orkiestrowej twórczości zasługiwać. Z pewnością wpływ ma na to fakt przedwczesnej oraz tragicznej śmierci pod lawiną u stóp małego kościelca, w wieku zaledwie 32 lat. Wydawałoby się, że gdy kompozytor umiera tak młodo, trudno będzie wyróżnić jakieś okresy w jego twórczości. Jednak u Mieczysława Karłowicza takie charakterystyczne odcinki wyszczególnić można. Z pewnością był nim rok pieśni, czyli rok 1896. Wówczas to kompozytor napisał ich największą liczbę, w większości do wierszy Kazimierza Przerwy Tettmajera, poety, który był dla niego tym, kim Heinrich Heine był dla Roberta Schumana. Karłowicz identyfikował się z liryką Tettmajera. Obu artystów łączyło podobne spojrzenie na rzeczywistość, zbliżona wrażliwość i emocjonalność oraz to, że to ich świat wewnętrzny, ta subiektywna eksploracja siebie oraz otoczenia była punktem wyjścia i najistotniejszym impulsem do początku aktu twórczego. Opus pierwszy to cykl 6 pieśni, którą otwiera napisana do wiersza miłosnego Kazimierza Glińskiego Zasmuconej. Utrzymana w tonacji D-dur, Karłowicz pomija ostatnie 3 strofy, być może po to, by przewrotnie dla swojej całej twórczości zakończyć ją puentą nieco bardziej optymistyczną. Numer 2 to Skąd pierwsze gwiazdy, napisana do ostatniej, 21 strofy poematu Juliusza Słowackiego w Szwajcarii, posiada bardzo osobisty wymiar dla Karłowicza, ponieważ traktuje o niespełnionej miłości.
pieśnią jest Na śniegu, tym razem do wiersza Marii Konopnickiej. I w tym utworze zaskakuje nas puenta, ponieważ gdy początkowe fragmenty nadają charakteru sielankowego i wydaje się, że właśnie taki optymistyczny wydźwięk będzie miała ta pieśń, puenta i sama muzyka jest na końcu bardzo dramatyczna. Pieśń numer 4 została napisana na kanwie erotyku Kazimierza Przerwy-Tetmajera i nosi tytuł Zawód. Ma ona podwójnie osobisty wymiar dla Karłowicza, ponieważ nie tylko mówi o utraconej miłości, ale porusza się także w obszarze tatrzańskich krajobrazów. Thank you.
Jedna z najbardziej znanych pieśni Mieczysława Karowicza, również do tekstu Tetmajera, to Pamiętam ciche, jasne, złote dnie. Opowiada ona o nostalgii dzieciństwa, jest pewną projekcją, odtworzeniem tamtych doznań, czemu służy również powtarzająca się tercja wielka w akompaniamencie, która kojarzy się nam z pozytywką. Wieńczącą cały cykl jest pieśń Smutną jest dusza moja, również do tekstu Kazimierza Przerwy Tetmajera. Jest ona swoistą odą do nihilizmu, wyrażeniem całkowitej rozpaczy, rezygnacji i porzuceniem wszelkich nadziei. Izabela Nasiłowska ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu pani profesor Bronisławy Kawali oraz w klasie kameralistyki profesor Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz. Laureatka konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. Stypendystka miasta Poznania, z mężem poznała się na studiach i od tamtego czasu razem koncertują.
Pracuję w ogólnokształcącej szkole muzycznej pierwszego stopnia imienia Marka Jasińskiego w Szczecinie i w szkole muzycznej pierwszego stopnia w Gryfinie. Współpracuję z różnymi zespołami i instytucjami, m.in. z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Karol Nasiłowski prowadzi klasę kontrabasu w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz jest solistą i liderem grupy kontrabasów w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Laureat wielu krajowych, jak i międzynarodowych konkursów. Stypendysta ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz wielu innych. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncertuje zarówno jako solista, jak i kameralista. Brał udział w takich festiwalach jak BBC Proms Londyn, Ultimo Oslo, Fjord Kadenza Zachodnia Norwegia, Festiwal Chopinowski w Nowym Jorku. Prowadzi kursy dla kontrabasistów zarówno solistyczne, jak i orkiestrowe. Współpracuje z orkiestrami opery na Zamku w Szczecinie, Baltic Neopolis Orchestra, Polską Orkiestrą Radiową, Concerto Avenna, Polską Orkiestrą Sinfonia Juventus, Pruską Orkiestrą Kameralną, Duńską Narodową Orkiestrą Kameralną oraz Duńską Narodową Orkiestrą Symfoniczną. Od 2017 roku jest prezesem zarządu Fundacji Strefa Melomana, której działalność polega na tworzeniu inicjatyw kulturalnych głównie na terenie Szczecina. Na opus trzecie składa się 10 pieśni, z czego pierwsza to bardzo znana Mów do mnie jeszcze, napisana do wiersza Kazimierza Przerwy Tytmajera. Karłowicz wybrał jedną z dwóch wersji, tę, która jest bardziej dramatyczna i porusza wątki tanatyczne. Ma ona formę wyznania, bardzo dramatycznego pod koniec, wyrażającego wręcz nienasycenie. Pieśń numer dwa to z erotyków. Autorem wiersza jest Józef Waśniewski, poeta raczej nieznany, a na wiersz natknął się prawdopodobnie Karłowicz w jednej z warszawskich gazet. Thank you.
Bodaj najlepszym dowodem na to niezwykłe połączenie między Karłowiczem a Tettmajerem jest pieśń Idzie na pola. Karłowicz szczególnie identyfikował się ze słowami tego wiersza, a zwłaszcza z konkretnym fragmentem Muzyka mojej duszy, ponieważ to właśnie ona idzie na pola. Na spokojnym, ciemnym morzu, również Tettmajer, przez to morskie nawiązanie Karłowicz był w stanie znakomicie pokazać ilustracyjnie jednostajną, wrażającą dekadencką atmosferę epoki muzykę. Śpi w blaskach nocy to pieśń napisana do wiersza Heinricha Heinego w tłumaczeniu Marii Konopnickiej. Pieśń retrospektywna, choć pesymistyczna, a przy gnębiającej puencie towarzyszy uderzająca słuchacza z nagła dramatyczna muzyka. Thank you.
przed nocą wieczną to pieśń napisana do ostatnich 8 wersów kierowanego do Delfiny Potockiej wiersza Zygmunta Krasińskiego „Chciałbym anioła widzieć na tym grobie”. I tutaj miłość łączy się ze śmiercią, a uczucie jest jedyną siłą mającą znaczenie w obliczu końca egzystencji, wręcz mogącą ją od tej śmierci wyzwolić. „Nie płacz nade mną” to prosta, przez co szczególna pieśń napisana do Sufjana Iwańskiego, posiadająca nacechowanie ludowe. Mówi się, że bezpośrednią inspiracją do napisania melodii była matka Karowicza, która miała mu ją intonować. Kolejne pieśni oznaczone w katalogu numerami 8 oraz 9 to „W wieczorną ciszę” oraz po szerokiem morzu”. Mają podobną atmosferę i wydźwięk, który wprowadza słuchacza w swoisty trans. Po szerokiem morzu jest kolejną pieśnią, w której pesymizm i jego nieuchronność jest ilustrowana przez alegorię morską.
Ostatnią z opusu trzeciego jest pieśń Zaczarowana Królewna, napisana do wiersza Adama Asnyka. Różni się ona nieco od innych pieśni, ponieważ można tam wyszczególnić narracyjną konstrukcję muzyczną. To znaczy muzyka podąża za przebiegiem historii, a nie jest wyłącznie akompaniamentem. Pozytywistyczna poezja Adama Asnyka rzadko dawała Karłowiczowi argumenty, by stać się kanwą jego pieśni, jednak ta historia, historia błędnego rycerza, z którym Karłowicz mógł się przecież identyfikować, kończy się smutno, wobec czego lepszej motywacji do sięgnięcia po poezję Asnyka Karłowicz nie potrzebował. Ostatnich sześć pieśni jest albo nieskatalogowanych, albo, tak jak ta pierwsza, posiada odrębny numer opusowy, czwarty. Napisana do wiersza Adama Asnyka nosi tytuł Najpiękniejsze piosnki i już sam tytuł wskazuje, że od początku był pomyślany jako pieśń. Thank you.
Z Nową Wiosną to pierwsza z pieśni nieskatalogowanych, napisana jeszcze w roku 1895, a więc przed rokiem pieśni, do wiersza Czesława Jankowskiego z tomu poezji Rymów nieco. Utrzymana jest w pogodnym klimacie i ma charakter nienachalnego walczyka. Pod Jaworem to utwór, który Karłowicz skomponował do słów pieśni ludowej z okolic Włoszczowy, zaczerpniętej z ludu, magnum opus Oskara Kolberga. Melodia została skomponowana w całości przez Karłowicza, tekst zaś został zmodyfikowany w stosunku do oryginału, by nadać mu bardziej literackiego charakteru. Jak pisze sam Karłowicz, piosenka ta, na której umieściłem rok napisania 1898, jest wspomnieniem mych lat młodych i jest ostatnią z pieśni, jakie napisałem.
Czasem, gdy długo na półsen nie marzę, to pierwsza pieśń do słów Tetmajera. Zrobiły one na kompozytorze olbrzymie wrażenie i błyskawicznie zsynchronizowały się z jego aktualnym stanem ducha, wyrażając również jego bliżej nieokreślone żądze i pragnienia. Ostatnie dwie nieskatalogowane pieśni zostały napisane do słów, jakżeby inaczej, Kazimierza Przerwy Tetmajera. Rdzawe liście strząsa z drzew to pieśń traktująca o nieuchronności przemijania i o bezlitosnym upływie czasu, zaś Na Anioł Pański to wyjątkowe i dość symboliczne zakończenie cyklu wszystkich pieśni, ponieważ tam śpiew właściwie nie występuje. Mamy raczej do czynienia z recytacją na tle ilustracyjnego akompaniamentu imitującego między innymi bicie dzwonów. Thank you.
Thank you.